Na gorąco moim zdaniem spotkanie nie stało na wysokim poziomie. Myślę, że dosyć mocno tutaj przeszkadzał wiatr oraz boisko, a także sytuacja w tabeli obydwu drużyn, że zarówno jedna, jak i druga drużyna najpierw myślały o zabezpieczeniu własnej bramki, a później dopiero o ataku i to było widać, gdyż sytuacji na boisku zbyt wiele nie było. W pierwszej połowie nasz zespół posiadał optyczną przewagę, jednak zabrakło nam tutaj jakości przy wykończeniu akcji. Z kolei w drugiej połowie ta gra się wyrównała i też z biegiem czasu zaczęło się robić więcej miejsca i w końcówce meczu zaczęły się też stwarzać sytuacje. No, niestety tutaj okoliczności były takie, a nie inne, że praktycznie drugi raz w ciągu kilku dni tracimy bramkę w końcówce meczu i przegrywamy mecz, także tutaj no, na pewno dobrych wspomnień z Konina nie będziemy mieli. Odnośnie meczu potwierdzam to, że bardzo ciężkie warunki, wiatr plus boisko wydaje się, że jest dobre, a niestety piłka skacze. Bardzo, bardzo nerwowa gra od samego początku, dużo rwanych akcji, takich nie było składnych, jakieś utrzymanie się przy piłce zarówno jednego, jak i drugiego zespołu. Bardzo krótki okres posiadania piłki przez jeden, drugi zespół. Mecz walki z optyczną przewagą Polonii, która taką może troszkę kulturę gry miała lepszą w tej pierwszej połowie. Zdominowała nas lekko. My szukaliśmy takich groźnych wypadów, kontrataków. No, wiadomo, no, gramy trzeci mecz, jednak w 7 dni 3 mecze jest to obciążenie. Ta kadra nasza jest jaka jest, troszeczkę mamy problemy z kartkami, z kontuzją Tarasa Jaworskiego, także tutaj no, nie chcieliśmy, wiadomo było, że nie zdominujemy środy, jest to bardzo wyrównany, doświadczony zespół, który ma dużo dobrych zawodników w swoich szeregach. Po przerwie praktycznie, no, kto by strzelił bramkę, by ten mecz prawdopodobnie wygrał. Wiadomo, były takie szachy, później się gra trochę otworzyła, ostatnie 20 minut, można powiedzieć. Było widać u nas, że gramy trzeci mecz w ciągu 7 dni i zrobiły się takie dwa ognie piłkarskie. Środa miała swoje sytuacje, nie tyle może klarowne jakieś, ale groźnie tam rozgrywali, tak opozycyjną piłkę, kilka razy weszli w pole karne niebezpiecznie. No tak, do nas uśmiechnął się szczęście w 90 minucie. Trochę przypadkowa akcja zapowiadała się, nic nie zapowiadało, że zapowiadało wszystko, że ten mecz skończy się remisem 0-0. A tu praktycznie w ostatniej akcji meczu Dawid Przybyszewski, bardzo ładne zachowanie przy niezbyt dobrym ustawianiu się obrońców środy, poszedł praktycznie do środka, nie strzelał na raz, przełożył sobie piłkę raz, drugi i na trzecie tempo uderzył przy słupku. Także chciałem jeszcze powiedzieć tutaj właśnie, jaki paradoks jest w piłce, że tu sytuacja Pawła wcześniej zrobił nam mecz, później ta sytuacja w Bałtyku, dzisiaj Dawid nie strzelił karnego, ostatni mecz, dzisiaj nam wreszcie wygrał mecz. Tylko mówię, jeszcze raz, piłka uczy pokory i mówię, tutaj jest taka sytuacja, że trzeba grać do końca i wierzyć w zwycięstwo do ostatniej minuty. No to na początku chciałem gratulować drużynie przyczyny tenerowi zwycięstwa. Cóż mogę powiedzieć, no na pewno mecz bardzo wyrównany. My mieliśmy jakieś te sytuacje, może nie stuprocentowe, nie jakieś tam mocno klarowne, ale były. Co mogę powiedzieć, no na pewno ostatnie minuty nas zaskoczyły. Uważam, że błąd sędziego, spalony ewidentny, ale to na gorąco tak ciężko teraz oceniać. Przeanalizujemy to na pewno z trenerem i z drużyną. No czeka nas teraz ciężki mecz w środę. Musimy się do niego bardzo mocno przygotować i wygrać i zwyciężyć po to, żebyśmy na pewno z uśmiechem podchodzili do następnych spotkań ligowych. Ja podzielam tutaj zdanie trenerów. Uważam, że był to mecz walki. Włożyliśmy dużo zdrowia w to spotkanie. Zaczął się ten nasz maraton meczowy. Praktycznie przechyliliśmy szale zwycięstwa w ostatnich minutach. Tak jak trenerzy tu powiedzieli wcześniej, Polonia miała optyczną przewagę, jednak to my wychodzimy z tego meczu zwycięsko.